Pani marszałek, wniosek o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów celem ustalenia zarządzeń w sprawie przygaszenia świateł w Wysokiej Izbie, może jeszcze lekkiego obniżenia temperatury w geście solidarności z ofiarami wojny. Wojnę, jaką rząd warszawski prowadzi z polską przedsiębiorczością. 250 tysięcy, ćwierć miliona polskich biznesów. Prognoza GUS na ten rok. Główny Urząd Statystyczny tak przewiduje. Szanowni Państwo, rodziny, pracodawców, pracobiorców, pracowników, zatrudnionych i tych, którzy zatrudniają. To z nimi się solidaryzujmy, szanowni państwo, i dlatego wnoszę jak wyżej przygaszenie świateł, chwila ciszy, westchnienie, moment zadumy i może jeszcze troszkę temperaturę obniżyć. To w Wysokiej Izbie się przyda. Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość.